Witam serdecznie. Zrobimy porównanie płyty fundamentowej do aktualnie używanych słupów fundamentowych w projekcie 35 m kwadratowych. Wyznaczamy obszar 4,20 na 8,95 m, no i wykopujemy na 50 cm głębokości. Powiem Wam, że bez wynajęcia koparki to będzie naprawdę nie lada wyczyn. Wynajmujemy zagęszczarkę i ubijamy dno wykopu. Później dajemy 10 cm pospółki i znowu zagęszczamy. Kolejne 10 cm pospółki i znowu zagęszczamy. I na koniec jeszcze raz 10 cm pospółki i zagęszczamy. Tak jak widzimy tutaj, kość śmiga zagęszczarką. Bardzo prosta obsługa. W większości większych miast można to wypożyczyć, także z dowozem na działkę, więc nie ma problemu, żeby taki sprzęt użyć. Teraz informacja, jak zabezpieczyć styropian od gryzoni i robaków, bo jak wiemy, że gryzonie występują tam, gdzie są robaki, czyli ich źródło pożywienia, myszki polne i cała reszta polnych stworzeń. I styropian nie jest pożywieniem dla jednych ani drugich, ale mogą one się pojawić w warstwie humusu, który zdejmujemy podczas wykopu. Ma to miejsce wtedy, gdy inwestor na przykład chce zaoszczędzić i nie usunie całkowicie humusu przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub zamiast podsypki piaskowej używa humusu do obsypania wykonanych fundamentów. To jest podstawowy błąd. I w przypadku wykonania płyty fundamentowej humus usuwany musi być całkowicie. Następnie układana jest podsypka żwirowo-piaskowa bądź pospółka, która nie jest właśnie przyjaznym środowiskiem ani dla robaków, ani dla gryzoni. I ta podsypka jest zagęszczana wysokowydajnymi zagęszczarkami, co uniemożliwi penetrację ani jednym, ani drugim. Później na tak zagęszczonej podsypce układana jest podwójna warstwa folii, która zabezpiecza styropian w części podziemnej. Jest ona przede wszystkim zabezpieczeniem od wilgoci, a jednocześnie bardzo dobrze zabezpiecza styropian od wspomnianych gryzoni i robaków. Producenci styropianu nie przewidują innego zabezpieczenia niż to, i styropian, który dociepla płytę z boku, zabezpieczamy siatką, klejem i okładziną. Dodatkowym zabezpieczeniem jest opaska np. wokół budynku, np. z bruku lub kamienia układanego na zagęszczonej posypce piaskowo-cementowej. Tak to wygląda ten styrodur XPS 123,5 cm na 58,5 cm, grubość 10 cm. Tak jak tutaj widzimy, układamy dookoła bloczki o wysokości 30 cm. Płyta fundamentowa musi być zawsze indywidualnie zaprojektowana z uwzględnieniem nośności gruntu. Więc ta, która jest tutaj pokazana, jest to tylko i wyłącznie przykładowa płyta, ale jest ona bardzo masywna i tak jak widzicie, jest masa drutu zbrojeniowego. Jeżeli chodzi o koszta, no to niestety są one bardzo wysokie. Bo wygląda to w ten sposób, że 420 strzemion, 420 zł XPS do środka, 22 sztuki XPS-ów na boki, czyli to będzie około 30 paczek XPS-ów, gdzie koszt wyniesie około 3210 zł, 14 linii po 4 pręty 8,75, 30 linii po 4 pręty 4-metrowe, czyli za samą stal zapłacimy 2100. Dodatkowo jeszcze dystanse pod zbrojenie, koszt około 89 zł, drut wiązałkowy 30 zł, 6 ton pospółki 400 zł, zagęszczarka wypożyczenie około 100 zł na dobę, folia około 200 zł, no i beton 7 m3, 260 zł za metr sześcienny średnio, czyli 1820 zł. Razem za całość tej płyty wyszło 8369 zł, więc jest to nieporównywalnie więcej niż słupy fundamentowe. I oczywiście, jeżeli mielibyśmy taką pracę wykonywać samemu, to naprawdę myślę, że tydzień czasu musielibyśmy spokojnie na to poświęcić, na same wiązanie prętów zbrojeniowych, wykopy, układanie i tak dalej, zalewanie. Więc czy to się opłaca? Moim zdaniem nie, jeżeli chcemy budować łatwo, przyjemnie i oszczędnie. No to tylko i wyłącznie rozwiązanie z pierwszego projektu wchodzi w grę. Jest one bardzo dobre, jest sprawdzone od X lat na zachodzie.
i sprawdza się tak samo w Polsce. Tu jak widzicie właśnie musi być to zabezpieczone także po bokach płyta, żeby po prostu nam nic nie przemarsało. I jest to znowu dodatkowy koszt. Tak samo wykłada się to z XPS-u. A nie mówię o sytuacji, gdzie cały wykop zabezpieczony, gdzie będzie folia, po prostu podczas burzy będzie kumulował całą wodę z opadów. A jest to 35 metrów kwadratowych, więc później znowu koszt wypompowywania tej wody minąłby się z celem. Jeżeli chodzi właśnie o takie budownictwo, które my tutaj stosujemy w naszej grupie, to płyta fundamentowa według mnie całkowicie odpada. Czyli jak widać 30 cm pospółki utwardzonej, folia budowlana, polistyren 10 cm, folia budowlana i beton strojony 20 cm. W przypadku naszego fundamentu słupowego, dojścia dokładnie do tego momentu do podłogi, koszt wyszedł 4520 zł, czyli jest to o połowę niższy koszt, dużo prostsza budowa, szybsza, łatwiejsza, przyjemniejsza i nie jest tak skomplikowana jak płyta fundamentowa. Jeżeli ktoś ma oczywiście fundusze, może robić płytę fundamentową, ale idea zbuduj sam dom nie na tym polega, tylko żeby budować tanio, oszczędnie i dobrze. Pozdrawiam serdecznie, dzięki, że jesteście w tej grupie. Pozdrawiam Wojtek ze Zbuduj sam dom.